Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj mierzymy House. Ci, którzy czekali na House, na pewno się ucieszą. Te filmy, w których nagrywam sieciówki, takie jak Sinsay czy House, cieszą się dużą popularnością, więc zamówiłam sporo rzeczy takich już jesiennych. Bardzo dużo teraz w House brązowych rzeczy, takich w kolorach w ogóle typowo jesiennych, pomarańczowe, brązowe. Więc jak lubicie takie kolory, to będzie coś dla Was. Zanim zaczniemy, oczywiście zapraszam Was do zostawienia kciuka do góry. Jeżeli lubicie mierzymy, lubicie takie filmy, lubicie House'a, zostawcie mi serduszko dla zasięgu i pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, jak nie chcecie ominąć filmów. Filmy pojawiają się w poniedziałki, środy, piątki i niedzielę. Dobrze mówię, 4 filmy w tygodniu. I zawsze jest jakieś mierzymy. Także House, zobaczmy co tu jest. Linki macie na dole, film nie jest sponsorowany, zaznaczam to. Aha, i ten kombinezon, który mam na sobie, to jest ten z Zary, który Wam mierzyłam w Mierzymy Zara. Możecie sobie tutaj wrócić do tego filmu. Bardzo wygodny, chodzę w nim dzisiaj cały dzień. Mimo że jest gorąco na dworze, to fajny materiał przewiewny. No trochę jest taki jak taka pielucha, jak to moja mama mówi, z takiej tetry. Ale jest naprawdę wygodny. Słuchajcie, jak lubicie krótkie puchówki, a teraz będą znowu w modzie, właśnie tylko takie bardzo krótkie. Wcześniej były modne te takie długie, oversize'owe, teraz modne są krótkie z powrotem, to w House znajdziecie. I znalazłam właśnie w takim kolorze pięknym, czekoladowym. Mam rozmiar L, tutaj mamy, słuchajcie, cenę. Cena jest moim zdaniem fantastyczna, 89 zł za takiej jakości rzecz. Jakbyście powiedzieli mi, że to jest firmowe jakieś, wiecie, to bym uwierzyła. Także już Wam pokazuję, jak ona wygląda. Oczywiście, no nie do tego, co mam na sobie, ale do jesiennych stylizacji. Wiem, że nie chcecie jeszcze mody jesiennej, ale w sklepach się powoli pojawia i w ogóle jest taki dziwny teraz okres przejściowy, że w sklepach jest tak w zasadzie takie nie wiadomo co, bo nie wiadomo, czy jest właśnie lato, czy jest już jesień. No to w House już jest jesień. Małe kieszenie, zobaczcie, ledwo wsadzam ręce, ale kurtka jest fajna. Widziałam na TikToku, dziewczyny pokazywały tego typu kurtki. Także są brązowe. Ja jeszcze nie wiem, co tu zostawię, co nie, bo wiecie, w większości z tych rzeczy odsyłam. I po to są te filmy, żeby zrobić Wam przegląd tego, co jest w sklepach, nie po to, żeby się obkupić jak głupia i wiecie, i później nie mieć miejsca w szafie. Ja sobie zostawiam czasem jakąś jedną, dwie rzeczy, które mi się naprawdę podobają. Natomiast chcę Wam właśnie pokazać, zaprezentować. No i czarna. No czarna, sztos, klasa. Mam taką długą z Zary. Z Le Colette mam, a z Zary mam beżową. O, taka jest wysoka, tak do jakiejś stylizacji, nawet do obcisłych sukienek będzie wyglądała super. Także te kurtki znajdziecie teraz w House. I lecimy dalej. Ta bluza jest ładna. Tą bluzę widziałam już i stacjonarnie w House i właśnie online. Jest piękna z tym motylem. Co my tu mamy napisane? Independent Brave Spirit. I mamy motylka. I teraz takie wzory w stylu lat 70. są bardzo na czasie. W ogóle taka stylistyka jest teraz bardzo modna, więc bluza jest taka nie za gruba, nie za cienka, taka akurat na teraz. I spróbujemy ją z jeansami. Ja wzięłam jeansy w rozmiarze 44. Znając już, słuchajcie, sieciówy, wiedząc jak w sieciówach to wygląda, że te rzeczy są często przymałe. Jeansy są rozkloszowane i lekko elastyczne. Mają tutaj dzwony, więc zaraz zobaczymy jak wyglądają. To są flare, high waist. Ogólnie mam chyba z dwie pary jeansów właśnie z House'a i są bardzo fajne. Takie rurki elastyczne, super leżą i wiecie, i zawsze są modne. Zobaczmy jak leżą te i do tego założę bluzę. A jest mi bardzo gorąco, bo na dworze jest 30 stopni, więc poświęcam się. Zawsze jak moja przyjaciółka ogląda te filmy, to się śmieje, jak zakładam takie rzeczy, które nosiłyśmy w podstawówce. Bo słuchajcie, takie spodnie są z czasów mojej podstawówki. Moja podstawówka, nosiłam takie dzwony. Tylko nie tak wysokie. Tylko nie tak wysokie. Bo w mojej podstawówce wysokość jeansów to było tak, że schaby nam wychodziły. Te są wysokie. Zobaczcie, te są wysokie. Wszystko ładnie zakrywają. Tutaj też sięgają wysoko. Bluza jest spoko, mogłaby być dla mnie dłuższa, ale wiadomo, to są junior sizes, więc rozumiem, to jest L-ka. Także zestaw, tak czuję się jakbym wróciła do przeszłości, po prostu, to nie jest dla mnie nic nowego. Teraz koszulka, zamówiłam trochę t-shirtów, żeby je trochę ocenić i one są w bardzo niskich cenach. I zamówiłam taką oversize'ową koszulkę z takim słońcem i księżycem, celestial i tutaj jest znak yin-yang. No jest bardzo, bardzo na czasie teraz. Dla wszystkich, jak to się mówi, zodiakar. Zodiakarom się nazywają. Ma ładny kolor. Także zobaczmy ten t-shirt. To jest rozmiar ML i kosztowała 50 zł, więc mierzę. A ta jest śliczna i mam ochotę ją sobie zostawić. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Bardzo fajna. I do tych jeansów. Myślę, że wygląda naprawdę spoko. Bawełna jest bardzo dobrej jakości. Nadruk jest ładny, kolor jest ładny. Tutaj nie jest zbyt
wysoko przy szyi, co mi się podobało, jak zakładałam, nie zahaczyłam o makijaż ani nic, tutaj jest naprawdę sporo miejsca. Także ta koszulka mi się bardzo podoba i myślę, żeby ją zostawić, bo naprawdę też spoko leży. Bardzo fajna. Kolejna koszulka jest w piękny wzór wakacyjny i palmy. Mam ochotę sobie w ogóle palmy wytatuować. Nie wiem, mam ochotę mieć tatuaż palmy. Już od dawna. I tutaj mamy ML. 60 zł, więc więcej. Zobaczmy, czy ta cena jest uzasadniona, bo pięknie wygląda. Jest tu muszlat. Co tu jest napisane? Pewnie Aloha. The Aloha Spirit. Jeżeli macie, jeżeli macie Aloha Spirit, to będzie koszulka dla was. Ja zawsze, jak przychodzą wakacje, od kiedy pamiętam, jak już byłam w szkole, uwielbiałam w wakacje nosić takie właśnie rzeczy surferskie z palmami, zimą właśnie bardziej jesieniarskie, a latem zawsze takie rzeczy i po prostu ten styl się zmienia z sezonu na sezon, więc zobaczmy, jak wyglądam jako Aloha Spirit. Tak, 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 podoba mi się bardzo, bardzo mi się podoba i czuję się jak sprzed lat, mam taki przedpotopowy makijaż dzisiaj, bo testowałam kosmetyki, zobaczcie, niebieski tutaj tusz, taką szminkę w nie wiadomo jakim kolorze, jak sprzed lat. Czekajcie, zetrę ją, bo jakoś mi się nie podoba. Czuję się jak sprzed laty, wiecie? Czuję się, jakbym się cofnęła w czasie, dosłownie. Znowu jestem w podstawówce. W ogóle dajcie znać, czy chodziliście do gimbazy, bo ja jeszcze byłam w tym rzucie z lat 80., że nie chodziłam do gimbazy, tylko od razu poszłam do liceum, więc chodziłam 8 lat do jednej podstawówki. Więc wiecie, w wieku 13 lat ja byłam dorosła. Lepiej? Chyba trochę lepiej, trochę młodziej wygląda w tym jaśniejszym. Także bardzo mi się podoba ten t-shirt. Do tych spodni, dzwonów, czuję się jak nastolatka. Także jestem z tego t-shirtu zadowolona, jestem na tak. Lecimy dalej. Sweterek, nie mam ochoty zakładać swetra, bo jest gorąco, ale przymierzę. I ten jest krótki, to jest ML. Wzięłam go tylko ze względu na wzór. I mamy tutaj, ile? 89 zł. Taki sweterek w, chciałam powiedzieć, samosiejki. Stokrotki, nie samosiejki, co ja gadam w ogóle. Ma bardzo ładny kolor, więc mierzę. A w ogóle takie ciekawe info co do House'a, bo ci, którzy są młodzi, mogą nie pamiętać, że kiedyś House, ten sam sklep, z którego teraz mierzę, nazywał się House of Colors, czy of Color. I pamiętam, moja kuzynka tam pracowała, w Arkadii. Byłam wtedy na studiach, więc House of Colors. I zawsze był takim bardziej młodzieżowym sklepem. Także tak wygląda ten sweterek. Krótki, długość ni w 5, ni w 10 dla mnie, więc dla mnie za krótki. Albo krótszy powinien być crop top, albo dłuższy taki jest dla mnie, wiecie. Dla mnie to jest junior size, czyli taki dla młodych. Ale tak czy siak jest ładny, cienki. Podoba mi się wzór kwiatków. Jakbym miała go zostawiać tylko ze względu na wzór, to bym go zostawiła. Mam też spódnicę. Zaraz założę. Słuchajcie, do tego sweterka założę spódnicę. Spódnica jest XL, 50 zł, bawełniana z marszczeniem, podobna do tego, co robiliśmy z Selfie Room. Marszczenie tutaj z boku, elastyczna, zobaczymy, czy się będzie prześwitywać. I mierzę do tego sweterka. I zobaczcie, o wiele lepiej to wygląda do tej spódnicy, w sensie mówię o swetrze, że lepiej wygląda ta długość swetra do wysokiej spódnicy. Spódnica bardzo wygodna, fajnie pomarszczona, więc jak szukacie właśnie takiej spódnicy na końcówkę lata oraz na jesień, to będzie dobre strzało, później można ją założyć do rajstop i do bodków, będzie pięknie wyglądała do rajstop we wzory, jakiś kabaretek i tak dalej, i do tego bodki, kozaki, będzie super. Czy prześwituje? Może trochę. Mam jasną bieliznę, więc nie wiem, wy powiecie. Także spódnica naprawdę wysoka, można sobie tutaj podwinąć, jak lubicie do crop topów mieć tak wyżej, to można. Także spoko sprawa. Co dalej? Dalej, kochani, wyciągam sukienkę. I sukienka, wiecie, ja zamawiam, ale nigdy nie mam pewności, czy nie będzie za krótka. Bo tak to jest w Sinseju i w House'ie, że większość rzeczy sam jest za krótka, bo wiadomo, to nie jest na mnie robione. A to jest XL-ka, 90 zł. I zobaczymy, jak będzie wyglądała ta sukienka. Ona już jest typowo jesienna. Ma bardzo fajny materiał, przewiewny, super, ładny wzór, także już tak wiecie, właśnie wchodząc z lata na jesień, super wybór, bo możecie nosić jeszcze teraz, a później jesienią z rajstopami i z bodkami, więc będzie super wyglądać za 2 miesiące również, także zobaczymy. No nie mówcie mi, że nie jestem stworzona do sukienek, no jestem stworzona do sukienek, mam figurę do sukienek, najlepiej się w tym czuję. Lepiej niż w jeansach, lepiej niż w spódnicach, najlepiej czuję się w sukienkach. Jest krótka, ale mi się podoba. Ładna jest, bardzo ładna jest. Chyba ją zostawię, chociaż nie planowałam kolejnej sukienki. Tutaj jest ładna i tutaj jest idealnie na biuście, w rękawach, nic mi nie ciśnie, pięknie przylega tutaj. I ma tą falbankę, wiem, że niektórzy nie lubią falbanek na mnie.
wolą prosty styl na mnie, ale mam coś po prostu do tych kobiecych falbanek. Podoba mi się ta sukienka. Czuję się w niej bardzo dziewczęco, ma piękny wzór, także tutaj jestem na tak. Mówcie co chcecie, ja jestem na tak. Jestem na tak. Dalej mam spódniczkę i ta spódniczka jest w ogóle spódniczki z Sinsaya, które się tak szybko wyprzedały wtedy. Jak nagrałam tamten film, wam pokazałam i w ogóle w sklepach się szybko rozeszły. One były mega hitem. I tu jest coś podobnego. Bawełniana spódniczka, którą niestety trzeba prasować. Ma falbanę. Ładny wzór, ma piękny kolor. Tutaj jest rozmiar XL i kosztuje 80 zł, więc jest drożej niż w Sinsaju, bo tamte były chyba po 5 dych. Coś w tym stylu. I to jest bardzo fajny basic, zarówno basic, no podstawa taka, zarówno do stylizacji letniej, kiedy możecie ją założyć z crop topem, a nawet na kostium założyć, czy do góry do kostiumu, jak macie jakąś fajną braletkę. I później nawet do swetrów ona będzie wyglądała pięknie. Ja ją założę do t-shirtów, bo tutaj jakieś t-shirty mam. I pierwszy, który wyciągnę, to jest ten. Nie wiem, czy ten zestaw będzie akurat super, ale chcę wam pokazać obie rzeczy. I tutaj mamy inspirowany Azją taki t-shirt z żurawiem. I ten jest w rozmiarze ML i kosztuje 50 zł. Więc tutaj zdecydowanie ceny są trochę wyższe niż w Sinsaju, ale jakość moim zdaniem jest troszeczkę lepsza. Gramatura ciuchów jest troszeczkę większa niż w Sinsaju. Tak mi się wydaje, że te rzeczy nie są tak cienkie. Wydaje mi się, że są troszkę lepsze jakościowe niż Sinsay. Dajcie znać, co sądzicie o tej teorii. Zakładam te dwie rzeczy i zobaczymy. Okej, teraz to do siebie nie pasuje. Od razu was uprzedzam, ale to jest t-shirt. I tu mamy spódnicę. I to do siebie tak jakoś za bardzo nie pasuje, ale tak czy siak pokazuję wam te rzeczy razem, bo chciałam mieć górę i dół. Obie rzeczy są bardzo fajne, ale myślę, że osobno. Spódnica jest bardzo przewiewna. Bardzo zwiewna tutaj, wiecie, zostawia dużo manewrów, jak będziecie skakać, tańczyć, cokolwiek. Tutaj też będzie fajnie właśnie przejściowo. I bluzka, t-shirt, jak widzicie, oversize. Tak wygląda normalnie. Całkiem w porządku. Chociaż nie wiem, czy bym jej nie pomyliła z męską. Myślę, że facet mógłby spokojnie taką założyć. To jest taka dosyć unisex bluzka, myślę, że dla każdego. Okej, mam dwie ostatnie rzeczy. Mam po pierwsze te same spodnie, tylko w kolorze czarnym. Zobaczymy, czy czarne leżą tak samo. Czyli mamy dzwony długie. A druga rzecz to jest t-shirt. A to się teraz nazywa nie House, tylko House Brand. To się też chwilę nazywało Hots. Właśnie House of Color Hots to się nazywało. Zmieniają te nazwy. I tutaj mamy Rolling Stones. Koszulkę. Fajną, rockową, super logo. Więc ukochanych zespołów mojej mamy. Na brązowym takim taupe tle. Także rockowa stylizacja, zobaczmy jak wygląda i ocenimy, a na koniec mam taki mały cukierek, ale to musicie jeszcze chwilę poczekać. Jestem zakochana w tych jeansach, nawet nie w tej koszulce, ale w tych jeansach. One są, wiecie jak czasem spodnie w różnych kolorach mają inny materiał, to tutaj mamy więcej elastanu i one są tak elastyczne, tak wygodne, że mogłabym wziąć mniejszy rozmiar, bo tutaj mi jeszcze, wiecie, cała pięść wchodzi, że tak powiem, z przodu, ale są przez to bardzo, bardzo wygodne i dobrze leżą. I zobaczcie, założyłam do butów, więc pięknie wydłużają nogi, tak, no tak jak to robią dzwony, tak? Więc te spodnie sobie zostawię, bo są tak wygodne, tak sobie, wiecie, przymierzałam się, wiecie, ruszając się w różne strony. Więc wysokie, nie zjeżdżają, trzymają się tu, wysoki stan. No i do tego ta koszulka, bawełna świetnej jakości, jak lubicie Rolling Stones, jak podoba wam się ten kolor, to będzie coś dla was. Jestem zachwycona spodniami. Podobały mi się w denimie, a bardziej mi się podobają teraz czarne. I już wam pokazuję ostatnią rzecz. I ostatnia rzecz to kalosze. Są przepiękne kalosze w kwiaty oraz te żółte z kwiatuszkiem również. Tamte są różowe w kwiaty. Nie wiem, czy będą dobre na długość, bo to jest 41. I te kalosze są fantastyczne. Są niedrogie, moim zdaniem jak na kalosze. I wyglądają wow. Mają różowe wnętrze, także przymierzmy. I mamy, słuchajcie, te kaloszki. Są przepiękne. Są na mnie troszkę za obcisłe na moją łydkę. Ja mam raczej standardową łydkę. Więc tutaj na szczuplejsze, słuchajcie, łydeczki. Natomiast wiecie, no ja, tutaj na rajstopę na przykład byłyby idealne, tak do gołych nóg to ja gumiaków nie noszę. I jeżeli chodzi o długość, to tutaj spokojnie 41,5 również się mieści, takie standardowe. Także są wykonane naprawdę bardzo, bardzo fajnie. I tak jak mówiłam, są jeszcze drugie na stronie, czyli różowe w kwiatki. No to są takie radosne, żółte. Więc jak potrzebujecie gumiaków, to w hausie również są. Okej, kochani, mam nadzieję, że ten odcinek Mierzymy wam się podobał, że miło wam było go oglądać. Jeżeli tak, to poproszę o kciuki do góry. Jeżeli fajnie ze mną spędziliście czas, jeżeli lubicie hausa, napiszcie mi, co o tym sądzicie. Czy pamiętacie mody sprzed lat, czy widzicie, jak to wszystko wraca, bo ja widzę dokładnie to samo, tylko w odświeżonej takiej wersji. Więc mam nadzieję, że się ubawiliście ze mną i że czekaliście na ten odcinek. Dzięki i do zobaczenia. Buziaki!